Tak bywa, że czasem coś nakłada się na siebie. Kiedyś słuchałem pieśni w wykonaniu zespołu Geiger Vocal Band. To taki zespół, który śpiewa bardzo mocno. W rzeczywistości w ich wykonaniu pieśni brzmią naprawdę bardzo interesująco. I śpiewają taką pieśń Alfa i Omega. Pieśń, którą warto posłuchać. I ja w pewnym momencie, kiedy przygotowywałem konspekty do kazań, wybrałem to, o czym dzisiaj traktowała nasza lekcja. A że rzadko chyba ktokolwiek z Was do przodu studiuje lekcję, zawsze jest to na bieżąco, tak również ja nie zauważyłem, że to, o czym chcę mówić, zbiegnie się w czasie z treścią studium w szkole sobotniej. Alfa i Omega, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te dwa kazania, które mam, jedno dotyczy zboru efeskiego, a drugie zboru laodycejskiego. No i tak można powiedzieć, że prawie drogą losowania wybrałem od końca, czyli od Laodycei. Dzisiaj chciałbym mówić właśnie na temat Laodycei. Myślę, że często z braku czasu w szkole sobotniej te ostatnie części lekcji są już jak gdyby takie niedopowiedziane. Więc być może w jakiś sposób wpiszę się w to studium z pierwszej części nabożeństwa. Ale zanim jeszcze przystąpię, muszę pewną dygresję zrobić. Dlatego, że kiedyś czytając Ewangelię Mateusza, natknąłem się po raz kolejny na spotkanie Jezusa Chrystusa z pewnym człowiekiem. I skonstatowałem, że doskonale pasuje to jako kontrapunkt do właśnie historii czy opisu stanu duchowego Laodycejczyków. Dlatego pozwólcie, że dzisiaj rozpoczniemy nie od objawienia, od trzeciego rozdziału, ale rozpoczniemy od 19 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. A więc mamy przed sobą opis spotkania Jezusa Chrystusa, niezamierzone spotkanie przez Chrystusa, po prostu ktoś do Niego przyszedł. 19 rozdział od wiersza 16 czytamy tą historię. I oto ktoś przystąpił do Niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? No, on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Któryś? A Jezus rzekł: Tych. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę i miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Czegoż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, a potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Za chwilę, kiedy przejdziemy do trzeciego rozdziału Księgi Apokalipsy, zauważymy pewną zbieżność między tym bogatym młodzieńcem a Laodycejczykiem. Między innymi, pierwszym, co rzuca się w oczy, z całą pewnością jeden i drugi jest bogaty. Tak Laodycejczyk, jak i ten młodzieniec. Są pewne różnice, które myślę, że są nam doskonale znane, ale warto je przypomnieć, dlatego że każdy z nas w jakimś wymiarze, w jakiejś części jest Laodycejczykiem,
Każdy z nas być może w jakiejś części jest bogatym młodzieńcem, a przynajmniej część z jego cech osobowych posiadamy. Słowo Boże pokazuje nam człowieka, który przychodzi do Jezusa Chrystusa dlatego, że nie jest zadowolony z swojego życia duchowego. Gdybyśmy dzisiaj spotkali takich ludzi w naszym życiu, moglibyśmy powiedzieć, że mamy wielkie szczęście. Bo to są ludzie, którzy przestrzegają przykazań Bożych. Wszystkich przykazań Bożych. I to nie przestrzegają okazjonalnie, ale tak jak on mówi, ja tego wszystkiego przestrzegałem od mojej młodości. Wydawać by się mogło perfekcjonista. Człowiek, który doskonale rozumie Boże wymagania i stara się pełnić to wszystko. I w jego rozumieniu spełnił wszystkie Boże przykazania. Kiedy czytałem to słowo, doszedłem do wniosku, że on na pewno nie był na górze, kiedy Jezus Chrystus mówił na temat przykazań. Dlatego, że jego odpowiedź odnosi się nie tyle do ducha prawa, co do litery prawa. Gdyby dzisiaj przeczytać wszystkie przykazania, kiedy wrócicie do domu, spróbujcie je przeczytać, to okazuje się, że one wcale nie są takie trudne i możliwe do spełnienia. Ale kiedy pójdziecie za Jezusem na górę, aby usłyszeć, jak wygląda duch prawa, a nie litera prawa, to wtedy okazuje się, że trzeba podnieść ręce do góry i powiedzieć: Boże, wybacz, ale nie jestem w stanie. A wtedy Pan Bóg mówi: to sprzedaj tą swoją pewność, że spełniasz wszystko, czego chciałbym, abyś spełniał. Rozdaj to, co wydaje ci się wartością, bo tak w rzeczywistości inne wartości są ważniejsze, by osiągnąć życie wieczne, bo przecież po to przyszedł do Jezusa Chrystusa. Przyszedł, aby zapytać Go, co dobrego ma czynić. I okazuje się, że pojęcie dobro jest relatywne. Co innego rozumiał przez pojęcie dobro ten bogaty młodzieniec, a co innego rozumiał Jezus Chrystus. Chrystus przez pojęcie dobro rozumiał Boga jako pełnię dobra. Tak więc młodzieniec usiłował być człowiekiem, który w swoim rozumieniu jest na tyle sprawiedliwy, że właściwie należałoby mu zadać jakieś dodatkowe zadanie i po to przyszedł do Jezusa Chrystusa. Powiedz mi, co jeszcze mam zrobić w moim życiu? Na co mam zwrócić szczególną uwagę, żeby osiągnąć życie wieczne? Nie tak dawno w naszym zborze tarnowskim po raz kolejny wypożyczyliśmy baptysterium dla zielonoświątkowców. I kiedy przygotowałem już wszystko, siedziałem w tej części przed kaplicą, jak zaczęli przychodzić wierni tego wyznania i zajmować miejsce w kaplicy. Niedługo potem rozpoczęło się nabożeństwo i słuchałem kazania, które było wygłoszone przez pastora. Kazanie skierowane było do katechumenów, którzy za chwilę mieli być ochrzczeni. I on im powiedział mniej więcej w taki sposób: teraz, kiedy zostaniecie ochrzczeni, nie musicie się już martwić zupełnie o to, co w waszym życiu będzie się działo. Wasza wiara prowadzi was do zbawienia. Nawet gdyby w waszym życiu zdarzyły się różne rzeczy, to fakt, że zostaliście ochrzczeni, gwarantuje wam życie wieczne. Zgadzacie się z tym? Nie. Widzę zbyt wiele głów, które kręcą się na nie. No właśnie. Bogaty młodzieniec przychodzi do Jezusa Chrystusa w uznaniu tego, że faktycznie zrobił już wszystko, ale w jego rozumieniu jest to zbyt mało, bo zbawienie dla niego widocznie było czymś cenniejszym. Dlatego pyta Chrystusa, co jeszcze mógłby zrobić. Chrystus mówi, jeśli chcesz być doskonały, sprzedaj wszystko, co posiadasz i przyjdź i naśladuj mnie. W tym wersecie przedostatnim z tego spotkania, bo jeszcze jest 22, który podsumowuje,
To spotkanie, to podsumowanie jest podsumowaniem Mateusza, ale wcześniejszy 21 werset, a szczególnie jego końcowa część, mówi nam coś bardzo interesującego. Bo możemy przenieść się naszymi wyobrażeniami do pierwszych dni posługi Jezusa Chrystusa, kiedy objawił się jako ten, który stał się nauczycielem. I kiedy szedł wybrzeżem, spotkał dwóch uczniów, spotkał dwóch braci. Szymona i Andrzeja. To byli pierwsi apostołowie, ich powołał. Byli w Łodzi. Najprawdopodobniej akurat wrócili z połowu. Był to wczesny ranek. Jezus Chrystus mówi do nich: chodźcie za mną. Nawet i dzisiaj możemy powiedzieć, że rybacy w tamtym czasie to była średnia klasa społeczna. To nie byli zupełni biedacy. To byli ludzie, którym naprawdę nie najgorzej się powodziło dzięki ich profesji. Ale mimo to pozostawili i łódź, i pozostawili być może nawet to, co złowili, i poszli za Jezusem Chrystusem. Ale niedaleko dalej kolejna łódź przybiła do brzegu, a w nim trzech mężczyzn. Ojciec i dwóch synów. Jakub, Jan i ich ojciec. Jezus przychodzi do nich, podchodzi do nich i mówi: pójdźcie za mną. A oni, jak mówi Słowo Boże, pozostawili ojca swego, sieci i łódź i poszli za nim. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten bogaty młodzieniec został w podobny sposób, chociaż być może w innych słowach, w innych okolicznościach, powołany przez Jezusa Chrystusa. Chrystus mówi: są pewne przeszkody, które nie pozwolą ci iść za mną, dlatego weź i pozbądź się tego. I jak mówi 21 werset, jego ostatnia część: przyjdź i naśladuj mnie. Myślałem nad tym, że gdyby ten bogaty młodzieniec uczynił to, o co prosił go Jezus Chrystus, być może dzisiaj mielibyśmy Ewangelię, która byłaby napisana przez bogatego młodzieńca. Myślę, że ponieśliśmy dosyć sporą stratę, nie mając tej Ewangelii, ale tylko dlatego, że niestety odmówił. Odmówił zaproszenia Jezusa do służby. Bogaty młodzieniec w kontekście z tym, o czym mówi nam trzeci rozdział objawienia świętego Jana z Laodycejczykiem, wypada korzystnie. Jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli. Wypada bardzo korzystnie, dlatego że jak czytamy trzeci rozdział objawienia świętego Jana, począwszy od 14 wiersza, Laodycejczyk to człowiek, który ma pewną świadomość. A do anioła zboru w Laodycei napisz: to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także źletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Bogaty młodzieniec przyszedł do Chrystusa dlatego, że czegoś potrzebował. Miał wewnętrzną potrzebę uświadomioną, ale nie wiedział, na czym zaspokojenie tej potrzeby będzie polegało. Zawiódł się, dlatego że nie sprostał tym standardom, jakie Chrystus przedłożył mu w czasie rozmowy. Laodycejczyk to człowiek, który zna swoją wartość. To człowiek, który jest bogaty, który ma naprawdę wszystko. I ciągle mówimy i obracamy się w obrębie duchowych wartości. A dalej jest powiedziane, że chce Chrystus dać radę temu bogatemu Laodycejczykowi, który uważa, że niczego więcej nie potrzebuje. Że zbawienie ma w kieszeni. Mówi do niego tak: radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego,
abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści mynią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. W kontekście wcześniejszej wypowiedzi brzmi to paradoksalnie. Dlatego, że końcówka 17 wiersza mówi tak. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. Gdyby ktoś do was przyszedł i powiedział wam, a wy nie macie grosza w kieszeni, kup ode mnie kilogram złota. To co byście pomyśleli o takim człowieku? Tym bardziej, że wie, że nic nie macie, bo Chrystus doskonale wie, że my nic nie mamy, za co moglibyśmy kupić coś naprawdę wartościowego. Chrystus mówi do Laodycejczyka, do tego, którego uznał za biednego nędzarza, wręcz za bezdomnego. Mówi do niego, chodź i kup ode mnie. Kup ode mnie prawdziwą wartość, byś się wzbogacił. Laodycejczyk mógłby powiedzieć, panie, ale ja już jestem bogaty. Nie potrzebuję nic więcej. I to jest problem. To jest problem Laodycei, dlatego że niewielu Laodycejczyków zgadza się z tym, co mówi świadek wierny i prawdziwy, czyli Jezus Chrystus, o którym mowa jest w 14 wersecie. Problemem jest to, że najczęściej nie uświadamiamy sobie naszych braków, naszych potrzeb. Jeżeli już uświadamiamy sobie nasze potrzeby, to jedynie w bardzo określonym zakresie. Najczęściej uświadamiamy sobie te potrzeby, które dotyczą naszej egzystencji, które dotyczą czy angażują w jakiś sposób nasze zmysły. Natomiast bardzo rzadko zdarza się ktoś, kto uświadamia sobie swoje duchowe potrzeby. Bogaty młodzieniec był właśnie takim człowiekiem. Nie tylko, że był bogaty materialnie, to jednocześnie jego duchowość stała na wysokim poziomie. Ale niestety fizyczna strona tego młodego człowieka przeważyła, by nie przyjąć zaproszenia Jezusa Chrystusa do apostolstwa. By nie przyjąć tego zaproszenia, by mógł stać się uczniem Jezusa Chrystusa. Pytanie również dotyczy stwierdzenia mówiącego, ponieważ jesteś letni. Pytanie, skąd bierze się ta letniość? Kiedy czytamy ten fragment, możemy bardzo łatwo dotrzeć do odpowiedzi na to pytanie. Dlatego, że ta letniość bierze się ze świadomości bogactwa. Bierze się ze świadomości tego, że niczego nie potrzebuję, a więc nie muszę o nic zabiegać. Paradoksem jest, że kiedy młody człowiek zabiega o względy, powiedzmy młody mężczyzna o względy młodej kobiety, to często mówi się, że potrafi na uszach chodzić, żeby tylko zdobyć jej serce. Natomiast kiedy zdobędzie, to już mu nie zależy. Najczęściej po ślubie, prawda? I wydaje się, że z Laodycejczykiem jest bardzo podobnie. Posiadł pewne wartości, na których mu zależało. Jest absolutnie przekonany, że znajduje upodobanie w oczach Bożych, dlatego mówi, niczego więcej nie potrzebuję. Nawet nie chcę myśleć, że mógłbym jeszcze coś potrzebować. A wierny świadek mówi mu nie tylko, że jego bogactwo jest bezwartościowe w oczach Bożych, ale mówi mu coś gorszego, coś, co musi zrodzić wstyd w każdym człowieku. Bo gdyby ktoś nagle zrzucił z was odzienie, wasze ubranie na ulicy, to myślę, że poczulibyście się mało komfortowo. A tutaj jest powiedziane, że Bóg widzi Laodycejczyka jako zupełnie nagiego, jako gołego, jako człowieka, który nie ma nic na sobie. Moglibyśmy powiedzieć, bogaty król jest nagi. Prawda?
skąd wzięła się ta nagość? Skąd nagość, która jest zarzutem wobec Laodycejczyka kierowanym do niego przez Boga? Myślę, że Słowo Boże jest niedościgłym wzorem odpowiedzi na wszystkie pytania. Kiedy otwieramy Słowo Boże i patrzymy na to, co zostało napisane, możemy uświadomić sobie, że tak naprawdę, kiedy mówimy o nagości, to nie sposób przejść do porządku dziennego nad tym wydarzeniem, które miało miejsce po upadku człowieka w grzech. To właśnie wtedy człowiek stracił swoją szatę. Jest to coś, co pokazuje nam, jak reaguje człowiek, który uświadamia sobie, że jest nagi. Bo Laodycejczyk nie uświadamia tego sobie. Jemu się wydaje, że on w rzeczywistości ma bardzo piękną szatę. Szatę swojej osobistej sprawiedliwości. Ale popatrzmy na człowieka, który zdał sobie sprawę z tego, że jest nagi. Trzeci rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Siódmy werset i dalej. Wtedy otworzyły się im oczy obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem głos Twój, szelest Twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. I wtedy rzekł Bóg: kto Ci powiedział, że jesteś nagi? Myślę, że sytuacja Adama i Ewy była znacznie lepsza niż sytuacja Laodycejczyka. Dlatego, że oni uświadomili sobie swoją nagość. I oczywiście nie musimy tutaj zamykać tej kwestii do ich fizyczności. Tego, że faktycznie widzieli swoją nagość. Ale do tego, że zrozumieli, że duchowo stali się nadzy. Że nagle stracili swoją szatę sprawiedliwości. Tą szatę, która ich okrywała tak fizycznie, jak i duchowo. Stali się ludźmi, którzy, czego do tej pory nie było, mieli powód do zawstydzenia. Człowiek im bardziej grzeszy, tym mniej ma powodu do zawstydzenia. Wszystko wydaje się zupełnie niewinne. Nie ma powodu, by wstydzić się za to, co zrobił. Czasem w sądach tak jest, kiedy sędzia pyta oskarżonego, czy żałuje tego, co zrobił. On odpowiada: nie, czego miałbym żałować, mógłbym to zrobić jeszcze raz. Na tym polega eskalacja grzechów w człowieku, w jego świadomości. W tym trzecim rozdziale Apokalipsy czytamy stwierdzenie, które mówi nam coś bardzo istotnego. Jest tam powiedziane w 18 wersecie, żeby przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja. Wiecie, kiedy mówimy o nagości, mówimy o rzeczy wstydliwej. Ale kiedy mówimy o haniebnej nagości, to mówimy o czymś, co jest znacznie gorsze niż sam wstyd. Ten najwyższy wymiar upodlenia, jaki dotknął Adama i Ewę, dotyczył wystąpienia przeciwko Bogu. To właśnie wystąpienie przeciwko Bogu spowodowało, że nagle spadła z nich ta świetlana szata sprawiedliwości, jaką posiadali od momentu swojego stworzenia. To, co było prawdziwą wartością dla nich, utracili. Ale my wiemy, że Adam i Ewa zrozumieli swoją sytuację i uznali Boże racje. Uznali te racje, które doprowadziły ich jak gdyby z powrotem do Boga, i to właśnie im, a nie komu innemu,
została dana obietnica mówiąca o Odkupicielu. Ale popatrzmy na Słowo Boże dalej z trzeciego rozdziału Objawienia. Oprócz tego, tej propozycji dotyczącej białej szaty znajduje się słowo, które występuje albo musi występować razem z kolejnym słowem mającym swoje znaczenie. Jest powiedziane tak pod koniec 18 wiersza. Aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja, i tu jest zwrot oraz. To oraz daje do myślenia, bowiem nie może sama szata występować oddzielnie bez tej drugiej, jak gdyby, części, która tu jest powiedziane. Oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Myślę, że wielu jest takich ludzi, którzy chętnie przyjęliby sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, ale dalej byliby ślepi na swoją niesprawiedliwość. Mamy tutaj powiedziane coś, co jest bardzo istotne, że szata sprawiedliwości nie może być przyjęta przez człowieka, który jest ślepy na swoją niesprawiedliwość, który jest ślepy na swoją niegodność, który jest ślepy na pouczenie czy na pomnienie Jezusa Chrystusa. Mamy więc przed sobą sytuację człowieka, który w rzeczy samej jest pożałowania godzien. Jest człowiekiem, który tak naprawdę potrzebuje jak gdyby najpierw maści, aby zobaczył siebie takim, jakim go widzi Bóg. Bo najczęściej, kiedy patrzymy na siebie, to siebie widzimy w nie najgorszym świetle. Ci obok są znacznie gorsi niż my. Czyż nie tak jest? Dlatego ten wierny świadek mówi: nie masz nic, ale ja ci proponuję, jak to dzisiaj się mówi, deal. Proponuję ci pewną transakcję. Kiedy mówimy o kupowaniu, mówimy o handlu. A więc musi być, nawet jeśli mówimy o barterze, wiecie, barter to jest taka zamiana nie pieniądz na towar, a towar na towar. Mówi się, że to pierwotnie tak występowało, kiedy ktoś coś miał, dawał drugiemu, który tego nie miał, a ten drugi dawał mu w zamian coś, co sam. No więc taka transakcja barterowa. Zobaczcie, że taką transakcję barterową zaproponował Jezus Chrystus bogatemu młodzieńcowi. Powiedział mu: pozbądź się tego, co posiadasz, przyjdź, naśladuj mnie, bądź moim uczniem, bądź moim apostołem. Gdyby dłużej pozostał właśnie na tym miejscu spotkania z Jezusem Chrystusem, usłyszałby coś więcej. Usłyszałby coś, co z całą pewnością napełniłoby nadzieją jego serce. Bo z boku tej bardzo charakterystycznej i ciekawej sytuacji, która się wydarzyła właśnie wtedy, kiedy bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa Chrystusa, stało sporo jego apostołów. Stali i przysłuchiwali się. Myślę, że ich oczy stawały się coraz większe, bowiem dziwili się wypowiedziom Jezusa Chrystusa, ale być może także dziwili się nastawieniu tego bogatego młodzieńca. Ale odszedł. Jak czytamy, odszedł smutny. 23 werset 19 rozdziału Ewangelii Mateusza dalej mówi nam w ten sposób. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. O czym mówi bogaty Laodycejczyk? Bogaty jestem i niczego nie potrzebuję. A Chrystus mówi: no, z takim bogactwem to raczej nie przeciśniesz się. Bo tutaj jest powiedziane: łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. No i tutaj nastąpiła konsternacja. Dlatego, że myślę, że uczniowie, tak jak i my, rozumieli to w ten sposób. Komuż łatwiej jest być sprawiedliwym niż bogatemu? W ogóle bogatemu jest łatwiej na tym świecie. Nie zgadzacie się z tym? Prawda? Pieniądze otwierają różne drzwi. Natomiast przed biedakiem najczęściej są wszystkie pozamykane. Dlatego ta konsternacja
była usprawiedliwiona i mówią do Chrystusa, a gdy to usłyszeli, uczniowie zaniepokoili się bardzo i mówili, któż wtedy może być zbawiony? Jeśli bogaty nie może być zbawiony, no to gdzie nasze miejsce? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im, u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Jeżeli nawet wtedy nie zrozumieli tego przesłania, zrozumieli to z całą pewnością trochę później, że zbawienie nie może być osiągalne jakimiś wielkimi działaniami na rzecz tego zbawienia przez człowieka, wyrzeczeniem się, czy czymkolwiek jeszcze. Zrozumieli, że zbawienie jest darem łaski Bożej. I mówili już później o tym nie tylko apostoł Paweł i Jan, ale mówili wszyscy. Zbawienie jest darem łaski Bożej. I nawet w sytuacjach, kiedy człowiek znajduje się jak gdyby w beznadziejnej sytuacji, jak łotr na krzyżu. Można powiedzieć, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie wiem, gdzie są ci, którzy uważają, że zbawienie jest za uczynki, że to właśnie czyny decydują przede wszystkim o zbawieniu człowieka. Bo trudno jest przypisać łotrowi na krzyżu jakikolwiek dobry czyn w jego życiu. Jedyne, co osiągnął, to na koniec dobra deklaracja. I to wszystko. Ale okazała się deklaracją wartościową w oczach Bożych. Ale powróćmy do tego stwierdzenia, które wysnułem nieco wcześniej. Gdyby bogaty młodzieniec był na tym miejscu dłużej i posłuchał wypowiedzi Jezusa Chrystusa na pytanie uczniów, to któż może być zbawiony? Dowiedziałby się, że mógłby być zbawiony dzięki łasce Bożej. Ale to nie wszystko. Dlatego, że w tym momencie uczniowie zastanawiali się nad jednym. Dlatego na samym początku zacytowałem wam te fragmenty ze Słowa Bożego, szczególnie z Ewangelii Mateusza, kiedy powoływani są uczniowie. Szymon i Andrzej, Jan i Jakub, którzy natychmiast uświadomili sobie, że przecież oni to właśnie zrobili. Polecenie Jezusa Chrystusa do bogatego młodzieńca, jeżeli miało być skierowane do nich, to mogliby powiedzieć Panu Jezusowi, no tak, myśmy to właśnie zrobili. Myśmy pozbyli się wszystkiego, co posiadaliśmy. Jan i Jakub mógł powiedzieć nawet więcej. Myśmy zostawili nawet naszego ojca w Łodzi. Czy można jeszcze coś więcej zostawić? A co Chrystus im mówi? 28 werset. A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. Gdyby bogaty młodzieniec dotrwał do końca, dowiedziałby się czegoś, co być może jego pierwsze zniechęcenie by stłumiło i przyjąłby ofertę Jezusa Chrystusa, aby stał się jego apostołem. Słowo Boże daje nam wiele do myślenia. Pokazuje nam zagadnienia, które nie przyszłyby nam do głowy, gdybyśmy tego słowa nie czytali. Skojarzenia przychodzą same. Kiedy znamy Słowo Boże, potrafimy łączyć pewne fragmenty tego słowa, aby uchwycić rzecz w znacznie szerszym zakresie niż to, co bezpośrednio mówi dany tekst. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie, które każdy z nas musi zadać sobie, kiedy czyta Bożą opinię na temat Laodycejczyka.
Myślę, że Laodycejczycy żyją nie tylko przed przyjściem Jezusa Chrystusa, ale Laodycejczycy żyli w każdym czasie. W każdym czasie byli ludzie, którzy uważali, że ich duchowe życie jest na tyle bogate, że to wystarczy, aby mogli zostać zbawieni. Byli też tacy, o których Jezus Chrystus mówił, w imieniu Jego wyganiali demony i czynili wiele cudów i znaków. Ale niestety, kiedy przyjdzie ten moment, kiedy spotkamy się z Jezusem Chrystusem, On powie takim ludziom: nie znam was. Idźcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Zobaczcie, jak to wszystko jest relatywne. Uzdrawianie, wypędzanie demonów postrzegamy jako coś pozytywnego. Chociaż w rzeczy samej niekoniecznie tak musi być z pozycji Boga widziane. Ale to pytanie, które musimy sobie zadać o Laodycejczyka, to pytanie, czy Laodycejczyk upamiętał się? Czy Laodycejczyk skorzystał z tej oferty, jaką dał mu wierny świadek? Czy kupił tego złota w ogniu wypróbowanego? Czym jest to złoto? Myślę, że nie trudno odpowiedzieć na pytanie, dlatego że prawda jest tym złotem. Tym złotem często nieuświadamianym sobie. Kiedy mówimy o prawdzie, najczęściej kojarzymy ją ze Słowem Bożym, ale pamiętajmy, że w naszym życiu potrzebujemy ciągle prawdy. Nie jesteśmy w stanie żyć bez prawdy. Oczywistą rzeczą jest, że wielu kłamie, że wielu podsuwa nam fałszywe teorie, fałszywe jakieś inspiracje. Ale gdybyśmy nie mieli prawdy na temat naszego pożywienia, moglibyśmy spożyć truciznę, która nie posłużyłaby naszemu zdrowiu. Gdybyśmy nie znali prawdy o moście, po którym chcemy przejść, że być może jego konstrukcja jest na tyle nadwątlona, że nasze przejście mogłoby spowodować jego zawalenie, wówczas tracilibyśmy życie. Dlatego prawda o tym, czy on jest sprawny i możemy na niego wejść czy wjechać, jest dla nas podstawową informacją dotyczącą podjęcia właściwych decyzji. Prawda o tym, czy samolot jest sprawny, jest nam niezbędna, dlatego byśmy mogli podjąć decyzję, czy wsiąść, czy nie wsiąść do tego samolotu. I prawda o zbawieniu potrzebna jest nam do tego, abyśmy nie pomylili pewnych idei, które mogą zaprowadzić nas w zupełnie odmiennym kierunku. Dlatego tak ważną rzeczą jest, byśmy zapamiętali jeszcze na koniec odpowiedź na pytanie, czy Laodycejczyk przyjął ostrzeżenie. Czy Laodycejczyk uznał Bożą diagnozę i podjął wysiłki, aby przeciwdziałać dotychczasowemu stanowi. Stanowi, który prowadzi go do śmierci i to śmierci wiecznej. Czytamy w 20 rozdziale informację dotyczącą Laodycejczyka. Ale zanim to przeczytam, muszę również tutaj coś dodać. Kiedy mówimy o kościele laodycejskim i myślę, że kiedy studiowaliście tę kwestię w lekcjach szkoły sobotniej czy w domach, to wiemy mniej więcej, jaki czas reprezentuje ten okres laodycejski. Jest to czas bezpośrednio przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Tak możemy w skrócie powiedzieć. A więc, gdybyśmy się cofnęli, albo poszli do przodu, bo w tej chwili jesteśmy w trzecim rozdziale, o 10 rozdziałów dalej, to w 13 rozdziale, a potem w 14, mamy informację dotyczącą czasu i charakterystyki tego czasu, w jakim będą żyli Laodycejczycy. Jednym z takich charakterystycznych znaków będzie oddanie pokłonu temu zwierzęciu, o którym 13 rozdział mówi, a więc tej sile, potędze religijnej, która będzie chciała skłonić Laodycejczyków do przyjęcia znamienia, czy to na czoło, czy na rękę.
Tam w tym 13 rozdziale znajdujemy właśnie Laodycejczyka, ale kiedy kończy się zapis Księgi Objawienia w 20 rozdziale i w 4 wierszu, właśnie Jan nawiązuje do tych wydarzeń, które mają się jeszcze spełnić, które są przed nami. 4 werset, i pozwolę sobie odczytać znowu od połowy, czyli od drugiej połowy 4 wiersza. Jest powiedziane tak, ale może, żeby kontekst uchwycić, czytajmy od początku. 4 werset 20 rozdziału. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Pamiętacie, o czym Jezus Chrystus powiedział? Że usiądziecie ze mną na tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. I teraz mamy znowu to słowo oraz. Oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Moi drodzy, wielu Laodycejczyków przyjęło ostrzeżenie do nich skierowane. I w swojej wizji Jan widzi tych ludzi, którzy nie przyjęli znamienia ani na czoło, ani na swoją rękę, którzy ożyli jako pierwsi i panowali z Chrystusem. Tak więc diagnoza jest dosyć nieciekawa, kiedy mówimy o Laodycejczyku, a więc o nas samych. Ale widzimy wyjście tak, jak Jezus Chrystus powiedział do uczniów. U ludzi to rzecz niemożliwa. Niemożliwe jest zdobyć szatę sprawiedliwości, bo jest ona zbyt cenna i nieosiągalna dla nas, dlatego potrzebujemy tą szatę również za darmo. Potrzebujemy tej sprawiedliwości, która zostanie uznana przez Boga jako wystarczająco przykrywającą nas szatę, która pozwoli nam być z Bogiem przez całą wieczność. Okazuje się, że Laodycejczyk to człowiek, albo to ludzie, spośród znacznej większości, którzy przyjęli ostrzeżenie, użyli maści wzrok naprawiającej, że zobaczyli swój stan, tak jak widzi ich Bóg, i podjęli decyzję, aby pójść za radą wiernego świadka. Każdego dnia podejmujemy dziesiątki decyzji. Całe nasze życie składa się z podejmowania decyzji. Również i tych duchowych, o wymiarze duchowym. Potrzebujemy podjąć właściwą decyzję dotyczącą naszej przyszłości. I być może nie musimy zadawać pytań takich, jak zadali apostołowie Jezusowi Chrystusowi. Opuściliśmy wszystko i cóż nam za to będzie? Dlatego, że kiedy użyjemy maści, jaką oferuje nam wierny świadek, wszystko to, co wartościowe, łącznie ze związkami rodzinnymi, które by miały stanąć na przeszkodzie naszemu wyborowi, właściwemu wyborowi, przestaną mieć znaczenie po użyciu tej maści i wybierzemy ten właściwy kierunek, właściwą drogę i właściwą wartość. Dlatego powinniśmy przyjąć radę wiernego świadka. Powinniśmy przyjąć tą radę, dlatego że za nią idzie wszystko, cokolwiek może osiągnąć ten, który został stworzony przez Boga. Możemy pozbyć się tej naszej haniebnej nagości, tej naszej hańby, którą grzech wniósł w nasze życie. Tej hańby, która nie tylko daje nam poczucie, no co by nie powiedzieć, jakiejś takiej wielkiej niższości, jeśli mówimy o istotach doskonałych. Ale tej hańby, którą uświadomiwszy sobie zrozumiemy, że tak naprawdę przynosimy wstyd naszemu Bogu, naszemu Stworzycielowi. Tak więc niech wypowiedź Jezusa Chrystusa, mówiącą o tym, że u Boga jest wszystko możliwe,
niech ta wypowiedź stanie się dla nas największą nadzieją, jaka kiedykolwiek może nam towarzyszyć. I na koniec ostatni tekst z Ewangelii Łukasza z 13 rozdziału. Jest to dosyć tragiczna wypowiedź Łukasza. Właściwie przytoczenie słów Jezusa Chrystusa. Co prawda nie jest to ucho igielne, ale wąska brama. 13 rozdział Ewangelii Łukasza i werset 24 mówi nam coś, co powinno dać nam do myślenia. Starajcie się wejść przez wąską bramę i uwaga, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Wiecie, co to oznacza? To jest tragiczne. Chcieć i nie móc. To jest sytuacja, która zupełnie człowieka obezwładnia. Ma coś na wyciągnięcie ręki, ale jednocześnie ma tak wielką niemoc, niemożliwość osiągnięcia tego, że wszystko przepada. Nie ma szans. Dlaczego? Dlatego, że w mocy człowieka nie leży osiągnięcie zwycięstwa. To wszystko leży w mocy Bożej. Nie leży w naszych chęciach. Bo kiedy czytamy list do Filipian, apostoł Paweł mówi, że to on sprawia w nas chcenie, a więc chęci. I co jeszcze? Wykonanie. I skuteczne wykonanie. Tak więc nie pozostajmy na chęciach. Nie bądźmy ludźmi, którym wydaje się, że mają wszystko i